tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, przed chwilą Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o wotum nieufności wobec minister Leszczyny, minister zdrowia. Ten wniosek jest konsekwencją zapaści w służbie zdrowia, do jakiej doszło po 10 miesiącach rządów koalicji 13 grudnia i po 10 miesiącach rządów pani minister Leszczyny. Pani minister jest niekompetentna. Pani minister roztrwoniła dorobek z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości związany ze wzmacnianiem polskiej służby zdrowia. Minister Leszczyna doprowadziła chociażby do tego, że zamkniętych zostanie jedna trzecia wszystkich oddziałów położniczych w polskich szpitalach. W województwie mazowieckim na przykład oddziały położnicze zostaną zamknięte w szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim, w Płońsku, w Grójcu czy też w Węgrowie. Ale w całej Polsce jedna trzecia oddziałów położniczych zostanie zamknięta w konsekwencji rządów nieudolnych, niekompetentnych minister Leszczyny. Kryzys finansów publicznych przekłada się bezpośrednio na kryzys w polskiej służbie zdrowia. Przypomnę, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejmowało rządy, budżet Narodowego Funduszu Zdrowia wynosił 77 miliardów złotych. Kiedy oddawaliśmy rządy jesienią ubiegłego roku, budżet Narodowego Funduszu Zdrowia wynosił ponad 190 miliardów złotych, a więc wielokrotnie podwyższyliśmy nakłady na służbę zdrowia. Minister Leszczyna twierdzi, że nie ma pieniędzy. Kiedy dziś chociażby jest nowelizowany w polskim Sejmie budżet państwa na rok bieżący, środowiska lekarskie domagały się tego, żeby zwiększony został budżet przeznaczony na ochronę zdrowia o 15 miliardów złotych. Minister Leszczyna stwierdziła, że 3 miliardy złotych w zupełności wystarczą, natomiast minister finansów i Donald Tusk zwiększyli budżet o miliard złotych i powiedzieli minister Leszczynie, żeby dwa kolejne miliardy znalazła we własnym zakresie. To jest miara niekompetencji, to jest proces, który prowadzi bezpośrednio do zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Ten proces należy zahamować właśnie w ten sposób, poprzez dymisję minister Leszczyny. Oczekujemy, że marszałek Sejmu zgodnie z regulaminem podda pod obrady ten wniosek albo na kolejnym posiedzeniu listopadowym, albo na pierwszym posiedzeniu grudniowym polskiego Sejmu. Dziękuję. Szanowni Państwo, pani minister Leszczyna ponosi odpowiedzialność pełną za lawinowo pogarszającą się sytuację w ochronie zdrowia. Wczoraj protestowali przed Sejmem fizjoterapeuci, którzy przyszli tutaj ze sztandarem, na którym mieli napisane, że minister Leszczyna wykańcza polskiego pacjenta. Mówią o tym wprost, ponieważ pani minister bezkompromisowo zaproponowała odebranie pacjentom najciężej chorym, pacjentom z niepełnosprawnościami, a również pacjentom leżącym fizjoterapię. Chce odebrać im fizjoterapię zupełnie w warunkach domowych. Zdecydowanie z 900 do 170 obniżyła ilość wskazań do rehabilitacji szpitalnej. Pani minister Leszczyna jest odpowiedzialna za to, co dzieje się w naszych poradniach i w naszych szpitalach. Za to, że pacjenci dzisiaj mają odwoływane swoje wizyty i w poradniach ambulatoryjnych i w szpitalach mają odmawiane włączenie do programów lekowych, kiedy zachorują. Dzisiaj sytuacja wygląda tak, że program, który rząd Prawa i Sprawiedliwości stworzył, program leczenia pacjentów chorujących na SMA. Najlepszy program również rozpoznawalności, wykrywalności tej choroby w Polsce. Dzisiaj okazuje się, że pacjenci mają odmawiane włączenie do
do leczenia najdroższym lekiem, który my stworzyliśmy i wszyscy pacjenci mogli liczyć na terapię właśnie tym leczeniem. Szanowni Państwo, to również porodówki. 111 porodówek na ponad 300 funkcjonujących w Polsce, czyli 30% ma stracić możliwość finansowania, co będzie znaczyło bezpośrednio, że będą w przyszłości, niedalekiej przyszłości zamknięte. Ale te zmiany, ograniczenia finansowania dotyczą też innych oddziałów, oddziałów zabiegowych. I według tych kryteriów, które bezkompromisowo znowu proponuje pani minister Leszczyna, 7 na 9 funkcjonujących kardiochirurgii dziecięcych może w Polsce nie otrzymać finansowania i będzie musiało być zamkniętych. To również dotyczy między innymi oddziałów chirurgii dziecięcej. Szanowni Państwo, pani minister mówi, że brakuje lekarzy, tymczasem ogranicza i proponuje zerowy limit przyjęć dla kolejnych studentów, którzy chcą kształcić się na wydziałach lekarskich. Pani minister Leszczyna również w ostatnim czasie zrezygnowała z 300 milionów na produkcję naszych polskich leków. Tych przykładów jest coraz więcej. Jest mnóstwo wątpliwości, ale przede wszystkim niepewności i odmawiania pacjentom terapii, leczenia i diagnostyki. Pani minister od przyszłego roku rezygnuje z programu profilaktycznego 40+, programu, który pomagał wielu pacjentom wykryć różne swoje dolegliwości chorobowe i włączyć szybko leczenie. Rezygnuje z tego programu, ale jednocześnie już wiemy, że wiele laboratoriów, które miało podpisane umowy, które realizowało ten program profilaktyka 40+, po prostu nie otrzymuje zapłaty za wykonane badania. Szanowni Państwo, 10 miliardów złotych, tyle jak słyszymy na tą chwilę, brakuje w Narodowym Funduszu Zdrowia, by zamknąć rok. Wiele szpitali, wiele poradni odmawia pacjentom, bo nie wiedzą, czy będą mieli w tym roku zapłacone za trzeci i czwarty kwartał wykonanych procedur, wykonanych nadwykonań i świadczeń nielimitowych. Szanowni Państwo, słyszymy o tym, że dziura budżetowa zwiększa się w tym roku do 240 miliardów złotych. W przyszłym roku skalkulowana jest na blisko 300 miliardów złotych, a w ochronie zdrowia w zasadzie w każdym obszarze brakuje pieniędzy. Wiemy, że POZ-y nie mają wypłacone tak jak się należy za opiekę koordynowaną, opiekę, która miała poprawić funkcjonowanie i w zasadzie w jakimś stopniu realizować tą tak zwaną odwróconą piramidę świadczeń, o której pani minister tak dużo mówi, a tak mało w tym temacie, szanowni Państwo, robi. Tych przykładów jest niestety coraz więcej. To również brak kroplówek w szpitalach, to zagrożenie w stacjach dializ, ponieważ te kroplówki są niezwykle istotne, a pani minister w tym momencie nie podejmuje działań. Kłóci się ze szpitalami, kłóci się ze szpitalem w Żywcu, nie umie rozmawiać ze środowiskiem, wskazuje również na lekarzy i na ich zarobki, natomiast jako przykład tych wysokich zarobków podaje przykład szpitala, który sama nadzoruje. Szanowni Państwo, to wysoka nieodpowiedzialność. I tak jak napisali wczoraj fizjoterapeuci, którzy protestowali pod Sejmem w swoim imieniu, ale przede wszystkim w imieniu setek tysięcy, a może i milionów pacjentów z niepełnosprawnościami. Napisali krótko: minister Leszczyna wykańczać pacjentów zaczyna. Tak nie może być, nie mamy zaufania po blisko roku funkcjonowania do pani minister, ponieważ na każdym szczeblu organizacji ochrony zdrowia, w każdym obszarze, mniejszym czy większym swojego funkcjonowania, popełnia ogromne błędy, nie reaguje na czas, ma wiele wpadek, a przede wszystkim prawdopodobnie nie ma żadnej refleksji właśnie wobec swoich złych działań. Jednocześnie nie ma też refleksji i w ogóle nie ma sobie nic do zarzucenia wobec tego, że po roku czasu praktycznie nie spełniła swoich 100 obietnic, 100 konkretów, które zapowiadała rok temu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czasy rządów pani Leszczyny w Ministerstwie Zdrowia to czasy niekompetencji, arogancji i zapaści służby zdrowia, co obserwujemy właściwie już od kilku dobrych miesięcy i każdego dnia media dostarczają kolejnych argumentów, że to, co powiedziałem, to, co powiedzieli również pani minister i pan przewodniczący, jest to w pełni uzasadnione. Pani Leszczyna jeszcze kilka miesięcy temu powiedziała coś takiego: Prawo i Sprawiedliwość płaciło szpitalom za wszystko i trochę przyzwyczailiśmy się do tego, że ten pieniądz jest. To ja się pytam,
co się wydarzyło w ciągu tych 10 miesięcy, że tych pieniędzy nagle w służbie zdrowia po prostu nie ma. Nie ma na podstawowe zabiegi medyczne, nie ma na kształcenie lekarzy, nie ma na porodówki, na oddziały kardiochirurgii, nie ma na sól fizjologiczną, kroplówki. To są fakty. W takich realiach, Szanowni Państwo, dzisiaj funkcjonujemy. Nie ma również dialogu społecznego ze środowiskami medycznymi. Pani Leszczyna jest skonfliktowana ze służbami medycznymi, które dbają o bezpieczeństwo Polaków. Natomiast, Szanowni Państwo, no kuriozalnym również jest to, w jaki sposób pani Leszczyna wypowiada się w kontekście w ogóle sytuacji, z jaką dzisiaj mamy do czynienia w wielu szpitalach, ponieważ szpitale chociażby w tym roku w wielu miejscach w Polsce nie mają zapłacone za nadwykonania jeszcze z tego roku. I chociażby wypowiedź, którą sparafrazuje pani Leszczyny z ostatnich tygodni w kontekście szpitala w Żywcu, który przestał przyjmować karetki, które przyjeżdżały na SOR, i te karetki były odsyłane kilkadziesiąt kilometrów dalej do Bielska Białej, ponieważ szpital w Żywcu nie jest w stanie sfinansować usług dla pacjentów. Pani Leszczyna powiedziała coś takiego. Powiat żywiecki to niewielki powiat, nie potrzebuje zaawansowanej opieki medycznej. To jest de facto parafraza jej słów. To pokazuje, jak pogardliwie, jak lekceważąco odnosi się pani minister Leszczyna do naprawdę poważnej sprawy, jaką jest służba zdrowia, zabezpieczenie pacjentów i osób rzeczywiście, którzy tej pomocy potrzebują. To jest jej konstytucyjny obowiązek, który wynika z artykułu chociażby 68 Konstytucji i prawa dostępu obywateli do bezpłatnej służby zdrowia. Dziękuję. Czy pytania jakieś państwo mają? Nie ma pytań. Jeszcze raz podkreślam, wniosek został już złożony do marszałka Sejmu. Wniosek o wotum nieufności wobec minister Leszczyny. Dziękuję. TV Polska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.